Dochodziła północ, kiedy na stadion przyjechał autokar z piłkarzami, a tam duża grupa kibiców zgotowała przyjęcie godne bohaterskich członków bytowskiej drużyny. Skandowano krzyki na cześć trenera Waldemara Walkusza i innych członków zespołu. Popularny Adi, brazylijski piłkarz od niedawna grający w barwach Drutek z Bytowi Bytów, bawił się razem z kibicami. Co ja mogę powiedzieć w takiej chwili? Tu nic nie można powiedzieć, bo się nie da opisać, tak? Tyle emocji, tyle tego wszystkiego, żałuję, że nie mogłem być na meczu, ale wystarczy być tutaj, to są te same emocje. Dziękuję. Bytowia! Bytowia! Niemożliwa kibica, bardzo gorąco. Dziękuję za wszystko. Naprawdę jestem zakochany za kibicę w Bytowie. Naprawdę jestem zakochany. Dziękuję za wszystko i cały czas wszystko będzie lepiej. Teraz wszystko będzie lepiej. Dziękuję. Adi!
Dziękujemy! 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 Waldemar Balkus! Waldemar Balkus! Waldemar Balkus! Waldemar Balkus! Mateusz Oswaniec! Mateusz Oswaniec! Mateusz Oswaniec! Mateusz Oswaniec! Piotr Oswaniec! Jacek Maszkowski! Jacek Maszkowski! Jacek Maszkowski! Jacek Maszkowski! Kto liderem jest? Kto liderem jest? Oczywiście Wrocławia jest! Kto liderem jest? Kto liderem jest? Teraz mówię, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nigdy w nas nie zwątpili. Dziękujemy, że byliście. Pamiętam tego gościa. Rok temu tam... Rok temu tam pod tym daszkiem, kiedy mieliśmy grilla, kiedy spadaliśmy z trzeciej ligi. Ja nigdy tego nie mówiłem publicznie, bo nie chciałbym, żeby ktoś podejrzewał o jakieś tłumaczenia chłopaków, mnie, ale doskonale wiecie, ile nas kosztował sił Puchar Polski. To musiało się odbić. Dzięki działaczom, dzięki sponsorowi, dzięki wam, którzy, tak jak powiedziałem, nigdy w nas nie zwątpili. Dzięki wam zostaliśmy w trzeciej lidze. I w tej chwili możemy śmiało to powiedzieć, że jesteśmy jedynym, pierwszym klubem w Polsce, który w ciągu roku zaliczył dwa awanse. Do trzeciej ligi i do drugiej ligi. Godzina jest dobra. Tutaj jeden z kolegów namawiał mnie, żebym powiedział nigdy więcej trzeciej ligi. Ale spokojnie, chodźmy po ziemi. Mamy na razie wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Dla was kibiców, którzy mówicie od dłuższego czasu, na forach piszecie, zorganizujmy się, dopingujmy. Uważam, że my jesteśmy silniejszą grupą kibiców jak wszystkie inne kluby, bo jesteście wierni, jesteście z nami, jest 1000 ludzi na meczach, a myślę, że na drugiej lidze będzie jeszcze więcej. Że Wojtek Pięta strzela bramki lewą nogą, dzisiaj znowu lewą nogą zdobył. I teraz jest pytanie, kto jest najlepszy? Wydobra! Kto? Wydobra!
coś, żeby już nie przedłużać. Kto czyta, to przeczytał, że trawa jest zielona, to też nasza wina. Nie o to chodzi. Powiem wam tak. Mija teraz w czerwcu 7 lat, jak tutaj przyszedłem do was. Nie wiem, jak to się stało. Przyszedłem na rok. Jest 7 lat. Ale powiem tak, mimo czasami różnych sytuacji dziwnych, nie żałuję ani dnia spędzonego tu w Bytowie. Mało tego, uważam, że są to najpiękniejsze dni w moim życiu, jeżeli chodzi o sport, o piłkę nożną. I za to też wam dziękuję! I będzie jeszcze takie! Jeszcze chwilę! Jeszcze chwilę, obiecuję! Obiecuję jeszcze chwilę! I tak można by było wiele osób wymieniać, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tej chwili. Że mamy wiele problemów związanych, żeby to było paradoksem właśnie z tym awansem. Ale dziękować trzeba sponsorowi, bo dzięki niemu możemy funkcjonować i istnieć tak. Musimy i chcemy podziękować wszystkim ludziom z zarządu, wszystkim tym, którzy przez ten czas byli prezesami. Od Bogdana Adamczyka począwszy, Rafale Gierszewskim, Januszu Wiczkowskim. I był kiedyś taki pan, który jak przychodziłem tu prezesował, był pan Cyżar. To on się zdecydował, żebym tu przyszedł. Nie wiem, czy żałuję tego, czy nie, ale te wszystkie lata, które razem spędziliśmy, to co przeżyliśmy przed przyjazdem tutaj stanęliśmy na chwilę i Blady, wasz ulubieniec, człowiek stąd, mówi tak, kamera nagrywa, znowu znajdę się w sądzie, ale powtórzę, co powiedział Blady. Chyba trzy awanse nie przeżyje. Bogdan Adamczyk! Tak jak wspominacie go, bijecie mu brawo. Zawsze był z nami, jest i będzie, o tym jestem przekonany. A teraz... I tak samo Drutek będzie. A teraz Bogdan Adamczyk ma kapitalny materiał na kolejną swoją książkę. Bo to jest historia. Klub funkcjonuje 65 lat, a wy jesteście z nimi. Od takiego po takiego. I niech tak będzie dalej. A ten awans to jest prezent na 65 lat od zawodników, od działaczy. Bytowia nigdy nie zginie.